Cześć kochani, witajcie serdecznie w kolejnym filmie. Dzisiaj, jak widzicie po tytule, film typowo dla roślinomaniaków, ale przede wszystkim dla osób początkujących, dla takich, które potrzebują roślin, których nie uśmiercą tak łatwo, więc dzisiaj będzie o takich 5 żelaznych roślinach, które mam w swojej kolekcji, które żyją, które mają się całkiem fajnie, nie wymagają jakiejś specjalnej pielęgnacji. Wręcz powiedziałabym, że ta pielęgnacja jest minimalna, im mniej tym lepiej. Bardziej im po prostu służy. I dzisiaj sobie o tych roślinach pogadamy. Ja już jakiś czas temu nagrałam pierwszą część tego filmu, gdzie opowiadałam Wam o kluzji, o epipremnum. Była tam też sansevieria i jeszcze dwie jakieś rośliny, o których zapomniałam. Chyba grubosz i coś jeszcze. W każdym razie, jeżeli poszukujecie właśnie większej dawki inspiracji, poszukujecie roślin do swojego mieszkania, a nie możecie im poświęcić zbyt wiele czasu, bądź też jesteście z tych osób, które myślą, że nie mają ręki do roślin, potrafią nawet kaktusy uśmiercić, to myślę, że i ten odcinek, i ten poprzedni, który nagrałam, Wam się przydadzą. Nie przedłużajmy, zaczynajmy. Jak przed chwilą wspomniałam o kaktusach, to właśnie od kaktusów zacznijmy. Ja dzisiaj na potrzeby tego filmu przyniosłam 2 kaktusy, które są ze mną najdłużej w całej mojej roślinnej kolekcji. Są to kaktusy, jak możecie pewnie się domyślić, z IKEA, w takich właśnie małych osłonkach. Oni mają też wersję chyba z białymi właśnie tymi osłonkami. I powiem Wam, jeżeli chodzi ogólnie o rośliny z IKEA, to ja Wam serdecznie polecam, bo mam różne, naprawdę przeróżne, nie tylko sukulenty, ale też inne rośliny, które naprawdę dobrze mi się trzymają, więc myślę, że IKEA to jest dosyć sprawdzone źródło, jeśli chodzi o kupowanie roślin. Zamawiałam też jakiś czas temu z zielonego parapetu, czasami mi się też zdarza kupić w Obi. Ogólnie najważniejsze jest to, żeby roślinę przed zakupem porządnie obejrzeć. Na ten temat też nagrałam filmik właśnie, jak wybrać roślinę dla początkujących, zostawię Wam linka pod filmem. Więc tutaj 2 okazy. Powiem Wam, że ten rośnie bardzo wolno. One są już ze mną teraz na tym mieszkaniu chyba 3 lata, mniej więcej, więc ten naprawdę rośnie sobie powolutku. Natomiast ten drugi to jest po prostu jakieś szaleństwo. On był mniej więcej wielkością taki sam jak ten. No i możecie zobaczyć, że on już jest prawie 3-krotnie większy od niego, naprawdę rośnie jak szalony. Kaktusy pochodzą z Ameryki, są to rośliny, które magazynują wodę, mogą wspinać się bądź zwisać, podlewamy je naprawdę rzadko, a w okresie zimowym zaprzestajemy podlewania. Jeśli chodzi o moje kaktusy, to rzeczywiście w okresie zimowym praktycznie ich nie podlewam i mają się bardzo dobrze. Jeśli chodzi o takie podlewanie w ciągu całego roku, jest to raz w miesiącu. Myślę, że to będzie wystarczające. Nawet możecie spróbować raz na 1,5 miesiąca. Musicie po prostu zobaczyć, jak Wasze rośliny po prostu, wiecie, będą reagować na takie podlewanie. U mnie się to bardzo dobrze sprawdza, jeżeli je podlewam Wam właśnie raz na miesiąc naprawdę niewielką ilością wody, bo jak możecie zobaczyć, te kaktusy moje są niewielkie. Natomiast teraz w okresie zimowym rzeczywiście nie zaprzestałam całkowicie, ale podlewam jeszcze rzadziej i mają się, myślę, całkiem w porządku. Mam w swojej kolekcji jeszcze 2 inne kaktusy, których nie przyniosłam, no bo brakłoby mi rąk tutaj do pokazywania. Jeden kupiłam właśnie w Obi, a trzeci jest z tego zestawu, który był właśnie kupiony w IKEA. Ja mam wszystkie kaktusy takie malutkie. Powiem szczerze, że bardzo je lubię i chętnie kupiłabym ich więcej, natomiast mój syn jest na razie jeszcze za mały i jeden z moich kaktusów zaliczył niestety upadek, złamał się i po prostu nie wygląda teraz zbyt korzystnie, więc na razie, jeśli chodzi o zakup kaktusów, muszę się wstrzymać, chociaż mam naprawdę bardzo dużo miejsca, gdzie bym mogła je postawić, gdzie jest naprawdę bardzo słonecznie. No i właśnie, kaktusy. Bardzo rzadko podlewamy, ale one też lubią bardzo słoneczne miejsca ze względu na region, z którego pochodzą, więc jeżeli jesteście osobami, które twierdzą, że potrafią nawet kaktusy uśmiercić, a często się takie właśnie komentarze Wasze zdarzają pod moimi filmami, no to mogę Wam powiedzieć tylko jedno, że najprawdopodobniej właśnie swoje kaktusy przelewacie, podlewacie je zbyt często. Pamiętajcie, że tutaj w tym przypadku im rzadziej, tym lepiej. Kolejna roślina to aloes, aloe vera, czyli aloes zwyczajny, za którym już chodziłam od dawien dawna i jakoś, nie wiem, nie umiałam nic ciekawego znaleźć w Obi i w końcu trafiłam na taki całkiem w porządku egzemplarz w IKEA, bo byłam też kilka miesięcy wcześniej, czy to nawet było w tamtym roku, już nie pamiętam i nie było nic specjalnego. Musicie w IKEA właśnie oglądać rośliny bardzo dobrze, z tego względu, że czasami są już naprawdę te rośliny zmaltretowane. Kiedyś kupiłam bluszczka na rejski, który wyglądał naprawdę tragicznie. Na szczęście udało mi się go odratować, ale wiecie, nie z wszystkimi roślinami tak się da. Jak już są one naprawdę w kiepskim stanie, to potem ciężko jest je odratować. Więc ten aloes razem z osłonką pochodzą właśnie z IKEA. Cena też jest niewielka. Myślę, że
Ten kosztował gdzieś koło 4 euro. Oni mają jeszcze okazy o wiele, wiele większe, więc to w zależności od tego, ile macie miejsca, na co sobie możecie pozwolić. I on jest ze mną stosunkowo niedługo, dosłownie kilka miesięcy, ale myślę, że wygląda całkiem w porządku. Aloes pochodzi z Ameryki Południowej, lubi ciepło i latem, i zimą, więc jest to roślina do mieszkania bądź też domu. Nie wystawiamy jej na zewnątrz, szczególnie w okresie właśnie jesienno-zimowym, bo po prostu będzie jej za zimno. Lubi dużą ilość światła, może stać w pełnym słońcu, natomiast nie lubi, tak jak kaktusy, nadmiaru wody. Lepiej go zdecydowanie przesuszyć niż zalać, bo potem może być Wam ciężko po prostu go odratować. No i pewnie o aloesie wiecie bardzo dużo ze względu na żel, który jest w jego właśnie łodygach. Ma wiele właściwości. Aloes zawiera m.in. witaminę A, C i E. Sama obecnie używam żelu aloesowego na moje włosy, żeby, wiecie, były bardziej takie miękkie, gładkie, żeby je nawilżyć. Natomiast właściwości aloesu jest jeszcze o wiele więcej. Świetnie się sprawdza przy jakichś ranach, oparzeniach, żeby je złagodzić. Aloesowi właśnie najważniejsze, żeby zapewnić dobre oświetlenie, natomiast minimalną ilość wody. Ja staram się go podlewać tak samo jak pozostałe moje sukulenty, czyli mniej więcej raz na 3 tygodnie, czasami raz na 4 tygodnie. Obserwuję też, wiecie, jak tutaj się jego podłoże zachowuje. No i tak on się prezentuje. Myślę, że całkiem w porządku. Zobaczymy w przyszłym roku, jak będzie rosnąć, czy będzie bardziej bujny. Rośliny kocham wszystkie, które mam w swojej kolekcji, ale nie da się ukryć, że największą jednak miłością pałam do mojej monstery. Zawsze jak ją pokazuję gdzieś Wam we vlogach, gdzieś, wiecie, opowiadam o moich roślinach właśnie we vlogach, albo po prostu w moich filmach roślinnych ją widzicie, to zawsze są pytania, co z nią robię, że jest taka ładna, i piszecie właśnie, że jest ładna, więc ja się bardzo cieszę i dziękuję za Wasze pytania. Jeśli chodzi o monsterę, pochodzi z lasu równikowego Ameryki Południowej, może być w miejscu półcienistym, ale lubi też rozproszone światło i u mnie w domu właśnie tak jest, że ona stoi w bardziej oświetlonym miejscu. Potrzebuje zdecydowanie dużej przestrzeni, ale o tym opowiem Wam za chwilę. Trzeba ją podeprzeć, jeżeli właśnie jest już taka bardzo, bardzo duża, będzie jej po prostu łatwiej rosnąć. To jest pnącze, więc logiczne, że musi się po czymś piąć. I podlewamy ją standardowo mniej więcej raz na tydzień, raz na półtora tygodnia. Natomiast w sezonie właśnie jesienno-zimowym, od listopada do kwietnia, podlewamy ją rzadziej. Jeśli chodzi typowo o moją monsterę, to często właśnie zadajecie mi pytanie, co zrobiłam, że ona jest taka malutka, że ona nie jest taka, wiecie, bujna. Ona taka była, miała bardzo dużo liści zwisających. Ja nie miałam za bardzo miejsca, żeby ją przechowywać właśnie w takim stanie, więc co zrobiłam, to ja ją po prostu obcięłam. Pozbyłam się tych liści, które moim zdaniem były nieładne, które były niepotrzebne, które tak smętnie, wiecie, z niej wisiały. I po prostu te ładne liście, które zostawiłam, włożyłam do wody i właśnie w wodzie ją ukorzeniłam. I ona obecnie, ta moja monstera, nie będziecie do końca widzieć, ciężko mi pokazać, ona właśnie stoi w wodzie, jest pięknie już mocno ukorzeniona i za niedługo trafi do ziemi, więc dlatego ona jest taka mała, zgrabna. Ja Wam serdecznie polecam robić właśnie z roślinami porządek, co jakiś czas je przycinać, to na pewno im pomoże, a właśnie jeśli chodzi o monsterę, to na pewno ona będzie wyglądać na bardziej zgrabną, będzie zajmować mniej miejsca, więc tyle jeśli chodzi właśnie o to, co ja z nią robię. Jeżeli macie duże okazy, albo chcecie się zdecydować na zakup dużego okazu, to warto właśnie tą roślinę podeprzeć, żeby się miała po czym piąć, no i musicie jej zapewnić dosyć dużo miejsca. Może ona nie rośnie jakoś bardzo szybko, natomiast mimo wszystko właśnie jej liście są ogromne. Ona ma też pędy powietrzne, które potem wychodzą z doniczki, które też zajmują miejsce. Jakiś czas temu dostałam od jednej z Was właśnie pytanie, co zrobić z tymi pędami powietrznymi, które zajmują tak dużo miejsca. I powiem Wam, że opcji jest kilka. Możecie je po prostu też o coś, wiecie, jakoś spiąć i o coś podeprzeć, żeby miały po prostu oparcie, żeby się tak, wiecie, nie walały wokół rośliny. Słyszałam też, że można z powrotem je wsadzić po prostu do ziemi, właśnie te pędy. I słyszałam całkiem niedawno bardzo fajną propozycję, żeby zebrać po prostu wszystkie pędy powietrzne, włożyć do pojemnika, który zalejecie wodą i dzięki temu możecie swoją monsterę podlewać rzadziej niż zwykle, bo ona sobie właśnie pobiera
poprzez te pędy powietrzne wody, więc myślę, że jeżeli macie miejsce na takie rozwiązanie, żeby koło właśnie dużej donicy postawić jeszcze dodatkowy właśnie pojemnik z wodą, to myślę, że to jest całkiem w porządku, bo jeżeli jesteście zapominalscy i raz na tydzień, raz na półtora tygodnia będziecie zapominać o podlewaniu Monstery, to ona sobie po prostu tą wodę będzie pobierać sama. I też słyszałam, że Monstera bez wody podobno może wytrzymać nawet miesiąc. Jeśli chodzi o jej liście, ja ją czasami zraszam. I tak wygląda zraszacz, który mam obecnie. Ja miałam wcześniej taki mniejszy, który mi się niestety rozpadł, bo mój syn bardzo lubi, jak mu się, wiecie, w twarz psika taką wodą. Bardzo lubi taką zabawę. Nie wiem, skąd mu się to wzięło. W każdym razie kupiłam sobie teraz taki litrowy właśnie spryskiwacz z regulacją strumienia i to się właśnie fajnie sprawdza, chociażby właśnie do spryskiwania tej Monstery, ale też nie będę ukrywać, ja jestem osobą, która mimo że ma listę zrobioną, kiedy jaką roślinę mam zrosić i też podlać, to o tym właśnie zraszaniu niestety czasami zapominam. Więc u mnie ona wygląda całkiem nieźle, mimo że właśnie zraszana jest dosyć rzadko. Ja niestety właśnie o tym zapominam, więc jak pamiętam, to to robię. Następnie, moi drodzy, draceny. Ja się niestety z obiema w kadrze nie zmieszczę, będziecie widzieć na przebitkach. To jest dracena, którą kupiłam w Obi już chyba z 2 lata temu jakoś tak i ona po prostu przepięknie się rozrosła. Ja niestety kupiłam ją z liśćmi, gdzie niektóre mają po prostu, widzicie, przesuszone końcówki i też pewnie poniekąd jest to moja wina, bo też może ma po prostu zbyt suche powietrze. Natomiast jest to naprawdę roślina żelazna, którą też ciężko jest uśmiercić. Dracena pochodzi z Azji, Afryki, Wysp Kanaryjskich i jest jej bardzo wiele gatunków. Lubi jasne stanowiska, ciepłe, nie lubi przelewania i stania w wodzie i podlewamy ją właśnie z umiarem. Ja przyznam szczerze, staram się ją podlewać raz w tygodniu niewielką ilością wody, ale też mi się czasami zapomni i robię to raz na 1,5 tygodnia. Ona też bardzo ładnie, zauważyłam, daje znać, kiedy potrzebuje wody, że jednak te liście stają się bardziej, wiecie, oklapnięte, więc wtedy wiem, że na pewno zapomniałam ją podlać i muszę to zrobić. Rośnie, nie powiedziałabym, że jakoś bardzo szybko, natomiast jak ostatnio oglądałam właśnie stare filmy, gdzie pokazywałam wam właśnie, jak ona wygląda, to byłam w szoku, bo ona w te 2 lata naprawdę bardzo dużo urosła. Jeśli chodzi o dracenę, to jest pierwsza, którą mam, a drugą kupiłam całkiem niedawno, bo we wrześniu, chyba jak byłam właśnie na urlopie w Polsce. Jest to całkiem też spora dracena, która pochodzi z biedronki. Ona była z taką właśnie osłonką i powiem wam, że biedronka w Polsce bardzo mnie zaskoczyła tym, jak duży wybór ma roślin. Nie wiem, czy to jak jest, wiecie, co tydzień, czy oni po prostu jakieś takie partie rzucają właśnie na sklepy co jakiś czas roślin, ale jak byłam właśnie, były piękne draceny, były sansewierie, chyba jakieś też inne sukulenty. Więc jeżeli poszukujecie roślin, może też warto właśnie zerknąć do biedronki. Ta kosztowała 25 zł, jest to właśnie inny gatunek. Natomiast problemem jest to, że po pierwsze kupiłam ją z liśćmi, które tutaj były troszeczkę połamane, uszkodzone. Możecie widzieć takie kikuty. I też mój syn pała taką samą miłością do roślin jak ja, tyle że jest dopiero 2-latkiem i nie wie, jak tą miłość okazywać. I niestety zdarza mu się, wiecie, szarpać. I już po prostu widzę, że tutaj kolejny listek, o, smętnie, dynda, nie wiem, czy będziecie widzieć, o, widzicie. No, więc muszę bardzo zwracać uwagę na to, nie wiem, jakoś Niko nie dotyka innych roślin, tylko właśnie upodobał sobie tą dracenę i czasami właśnie za nią ciągnie, więc troszkę wygląda tutaj tak łyso i kiepsko, natomiast ogólnie prezentuje się, myślę, całkiem fajnie, za cenę też 25 zł, myślę, że fajna roślina i tak jak mówiłam wcześniej, naprawdę draceny są niewymagające, u mnie stoją w takim, nawet powiedziałabym, półcieniu i całkiem fajnie się to miejsce dla nich sprawdza. I na sam koniec też roślina, którą bardzo lubię, pewnie większość z was poznaje, jest to bardzo bujny skrzydłokwiat. To jest roślina, która u mnie rośnie po prostu w tempie ekspresowym i powiem wam, że się cieszę, bo ja ją też co jakiś czas przycinam. Stare liście, które na początku ta roślina miała, jak ją kupiłam, które były naprawdę paskudne, pozbyłam się po jakimś czasie właśnie ich. No i też nie ma z tym problemu, roślina nie jest łysa, bo po prostu rośnie jak szalona. Skrzydłokwiat kwitnie co jakiś czas,
wypuszczając takie białe kwiaty. Ja miałam 4, natomiast 3 już zdążyły mi przykwitnąć, więc się ich dzisiaj właśnie pozbyłam, choć miałam w planach Wam pokazać właśnie jak to wygląda po tym, jak ten kwiat przykwitnie, ale wiecie, to można sobie też wygooglować, nie wiem, czy to ma jakieś specjalne znaczenie, żebym to pokazywała, więc tu jest jeden jeszcze kwiat, który się zachował. I jeśli chodzi o skrzydłokwiat, to jest właśnie jedna z roślin, która jest w mojej kolekcji najdłużej. Kupiłam w Obi i też była w takim stanie, że wiecie, widać, że te dolne liście niektóre nie wyglądają zbyt korzystnie. O, na przykład tutaj. Ja po prostu robiłam zakupy w biegu z moim synem i po prostu złapałam pierwszą lepszą sztukę. Tutaj możecie zobaczyć, że rośnie mi kolejny listek, ale z tyłu widzę, że rosną kolejne. Skrzydłokwiat pochodzi z Ameryki Środkowej i Południowej. Lubi dużą wilgotność powietrza, stanowiska jasne, ale nie bezpośrednio nasłonecznione. Może być w półcieniu i tak jest właśnie w moim przypadku. Pięknie kwitnie, no i potrafi oczyszczać powietrze. To też jest dosyć duża jego zaleta. Mój właśnie stoi w takim, powiedzmy, półcieniu przez część dnia, natomiast do południa ma troszeczkę więcej tego słońca i widzę, że to miejsce mu służy. On też przepięknie pokazuje, kiedy potrzebuje wody, bo po prostu liście zaczynają mega smętnie po prostu zwisać. To oznacza, że trzeba skrzydłokwiat podlać. I ja powiem Wam szczerze, że powinnam go teoretycznie podlewać raz na tydzień, żeby tak mniej więcej, wiecie, zachować równowagę. Natomiast ja się już nauczyłam moje rośliny po prostu obserwować i jeżeli on zaczyna właśnie te liście tak mocno spuszczać w dół, to go podlewam niezależnie ile czasu upłynęło. Oczywiście nie jakąś bardzo dużą ilością wody, raczej robię wszystko z umiarem, bo myślę, że lepiej dolać niż przelać. Czasami, żeby właśnie zwiększyć wilgotność, zraszam go, ale to właśnie jak pamiętam. Staram się, ale różnie z tym wychodzi. On lubi właśnie, kiedy ta wilgotność powietrza jest spora. I powiem Wam, że akurat skrzydłokwiat to jest jedna z nielicznych roślin u mnie w domu, która naprawdę rośnie w tempie ekspresowym. Jeżeli szukacie czegoś, co da Wam efekt takiej domowej dżungli, to myślę, że to będzie strzał w dziesiątkę. W ogóle tak sobie myślę, że fajnie byłoby nagrać Wam właśnie odcinek o roślinach, które dadzą Wam efekt dżungli w domu. Teraz jest bardzo właśnie popularny taki styl jungle w domach i mieszkaniach, więc postaram się taki odcinek za jakiś czas dla Was właśnie przygotować. I to było moje kolejne top 5 roślin żelaznych, które ciężko wykończyć. Myślę, że najważniejsze jest to, żeby roślinę obserwować, bo jeżeli właśnie nie zwrócimy uwagi, że na przykład skrzydłokwiat opuszcza liście i go nie podlejemy, no to logiczne, że po jakimś czasie go wykończymy. Natomiast jeżeli jesteście osobami, które choć trochę właśnie się roślinami interesują, którym pielęgnacja roślin sprawia przyjemność, to myślę, że nie będziecie mieć z nimi żadnego problemu, bo są to naprawdę rośliny proste w pielęgnacji i nie potrzebują jakiejś specjalnej ręki ani specjalnych warunków. Mam nadzieję, że ten odcinek Wam się przydał, że zerkniecie również do tego, który stworzyłam dla Was poprzednio. Mam też w planach nagrać odcinek numer 3, natomiast najpierw chciałabym uzupełnić moją kolekcję roślin, bo jeszcze kilka jest na mojej liście, więc może wtedy właśnie taki odcinek się pojawi. I też planuję nagrać dla Was update mojej domowej dżungli, bo ten rok był zdecydowanie przełomowy i bardzo dużo roślin pojawiło się od właśnie pierwszego filmu, jaki nagrałam na ten temat. Myślę, że w lutym pokazywałam całą kolekcję moich roślin, a od tego czasu naprawdę dużo roślin przybyło, więc teraz jest ich o wiele, wiele więcej i chciałabym o nich Wam właśnie troszeczkę jeszcze opowiedzieć, bo wiem, że lubicie takie filmy. Więc jeśli macie ochotę zobaczyć takie filmy, dajcie koniecznie znać w komentarzach. Ja się na dzisiaj z Wami żegnam, mam nadzieję, że ten film Wam się spodobał. Jeśli tak, to wiecie co robić, będzie mi bardzo miło. Ściskam, pozdrawiam i mam nadzieję, że widzimy się w kolejnym odcinku. Buziaki, pa, pa!